Poniedziałek, 18 dzień kwietnia, Paulina Królak. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Wielkopolska znajdzie się w zasięgu niżu znad Morza Czarnego i będą do nas napływać chłodne masy powietrza pochodzenia arktycznego. A ta nadchodząca noc będzie pochmurna i deszczowa. Opady deszczu, a także deszczu ze śniegiem wystąpią głównie na wschodzie Wielkopolski. Na termometrach minimalnie od 2 do 4 stopni. Jutro zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrośnie do dużego. Jak sami Państwo widzą, niewykluczone są słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 8 do 11 stopni, między innymi w Poznaniu i na północnym zachodzie. Na barometrach 1006 hektopaskali. W ciągu dnia ciśnienie powoli będzie rosło, biometr niestety niekorzystny. We wtorek w całym naszym kraju deszczowo i pochmurnie. Najchłodniej będzie w Rzeszowie i w Łodzi. Tutaj termometry wskażą zaledwie 7 stopni, a w Gorzowie Wielkopolskim będzie najcieplej. Tam na termometrach zobaczymy 12 stopni. W kolejnych dniach opady deszczu wystąpią w czwartek, w środę i w piątek padać nie powinno. W czwartek jednak będzie najcieplej. Temperatura wzrośnie do 13 stopni, a piątkowy poranek zapowiada się z temperaturą na poziomie 6 stopni. Życzę pięknych, radosnych świąt. Do zobaczenia.